Gratuluję trenerowi drużynie Pogoni awansu do kolejnej rundy. Przyjechaliśmy tutaj, aby awansować. To, że zrobiłem tyle zmian w składzie, świadczyło o tym, że chciałem zagrać piłkarzami świeżymi, piłkarzami głodnymi. I ta pierwsza połowa, która była jakby pod nasze dyktando z dużą liczbą sytuacji podbramkowych, zakończyła się dla nas porażką i w drugiej połowie tak naprawdę ten mecz wyglądał podobnie, tylko że już tych sytuacji klarownych pod bramką gospodarzy zabrakło. Wydaje mi się, że wygrała drużyna, która była konkretniejsza, jeśli chodzi o finalizację. I my w tym meczu stworzyliśmy sobie sytuacje, ale niestety ich nie wykorzystaliśmy i musimy bardzo szybko przełknąć tą gorzką pigułkę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komentarz do spotkania trenera drużyny Pogoni. Dziękuję serdecznie za gratulacje. Analizując Chojniczankę, baliśmy się tak naprawdę tego szerokiego wachlarza i szerokiego składu trenera drużyny Kości. To, że było zawodników dużo rezerwowych, dużo zmian, tam naprawdę jest niesamowita jakość i to, że oni awansowali, to, że teraz jest świetna seria, to jest dobra praca trenera, ale przede wszystkim też dobra jakość zawodników. My dzisiaj nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą grę. Ustawiliśmy się w pressingu średnim i niskim i słowo klucz to konsekwencje, jeżeli chodzi o naszą pracę. Tej konsekwencji zabrakło nam w ostatnim meczu ligowym, tej konsekwencji taktycznej przede wszystkim, dokładając do tego zmęczenie, ciężko było realizować to, co sobie nakreśliliśmy. Dzisiaj od początku do końca drużyna Chojniczanki była drużyną lepszą, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Natomiast powtórzę jeszcze raz, to co było kluczowe, to konsekwencja, jeżeli chodzi o naszą pracę w defensywie i konkret, to co wspomniał trener właśnie w ofensywie. Sytuacji dużo z jednej i z drugiej strony, ze strony Chojniczanki. Na pewno tych sytuacji było więcej, ale ten konkret pod bramką przeciwnika się przechylił szale na naszą stronę. Ja się bardzo z tego cieszę, walczymy dalej, świetna przygoda. Gratuluję chłopakom przede wszystkim tej konsekwencji od pierwszej do ostatniej minuty i czekamy na kolejnego rywala. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do trenerów? Proszę. Kamil Sury, Sport CPL, trenerze, porażki w Kaliszu, porażki w Jastrze, porażka w Jastrzębiu. Niektórzy twierdzili, że coś jest jednak z przygotowaniem fizycznym, tymczasem Pogoń średni później gra. Daje radę zagrać cały mecz i nie widać braków w przygotowaniu, więc chyba bo to nie był powód porażek w tych dwóch ostatnich meczach. Na pewno nie był główny powód tych dwóch porażek. To, że 3 czy 4 tygodnie okresu przygotowawczego było w naszym przypadku intensywne, to jest prawda. Ja tego nie ukrywam, że bardzo ciężko trenowaliśmy i zawodnicy na pewno to odczuli, ale myślę, że teraz przyszedł, że to jest taki moment, gdzie przede wszystkim zawodnicy zdali sobie sprawę z tego, że meczu nie da się wygrać na stojąco, że meczu nie da się wygrać w ciągu 45 minut, mecz trwa 90 minut plus doliczony czas i tylko przede wszystkim ta konsekwentna praca całego zespołu zaowocować może, bo nie musi też, zaowocować może zwycięstwami, trzema punktami. I ja mam ogromną nadzieję, że zawodnicy to zrozumieli i będą to kontynuować tak naprawdę w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie do trenera? Tak, ja bym miał tutaj do trenera Chojniczanki. Trenerze, takie pytanko, bo dzisiaj wyszliśmy składem praktycznie takim, który zrobił awans z drugiej ligi, tak? 9 na 11 zawodników. Nie licząc młodzieżowca, tak, Maćka Białczyka i bramkarza Mateusza Kuchty. I chyba okazuje się po tym meczu, że jednak już w tej drużynie niezbędni są ci zawodnicy, którzy doszli latem. Czy trener ma też takie wrażenie, czy niekoniecznie? Znaczy, zagraliśmy dzisiaj składem, tak jak wspomniałeś, mocno drugoligowym, tak samo jak zaczynaliśmy pierwsze mecze Fortuna Pierwsza Liga. Nie chciałbym wyniku tego spotkania i pewnie jakości gry i skuteczności działania tylko spłaszczać do tego, że zagraliśmy innym składem i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedział trener zwycięzców dzisiaj, ta jakość była w tych moich zmiennikach, zabrakło skuteczności i myślę, że dla wszystkich z nas będzie to taka kolejna lekcja pokory, kolejna lekcja tego, że no trzeba być po prostu skutecznym na boisku, a potem dopiero konsekwentnym, bo dzisiaj wygrała drużyna konkretniejsza, konsekwentniejsza,
a nam tego zdecydowanie zabrakło.